No bo jak był chrzest Polski, to pewnie była komunia Polski, pierwsza spowiedź Polski, bierzmowanie Polski. Może Polska była ministrantem, to są jeszcze święcenia ministranckie, to kolejny wolny dzień. Jak na przykład wyglądała pierwsza spowiedź Polski? Spowiednikiem na pewno był Watykan. Następny kraj. Dzień dobry, ja jestem Polska, szczęść Boże. Jestem tutaj nowa w ekipie, przepraszam, się ochrzciłam 50 lat temu. Pana Boga obraziłam następującymi grzechami. No, Grody Czerwińskie sobie zagrabiłam. No, Łużyce też nie były moje jeszcze tydzień temu, nie? Ale tam też tak na grubo pojechałam z gwałtami, paleniem wiosek, nie? Znaczy, w ogóle jestem taka złośliwa dla mieszkańców. Nad morzem piździ, w górach pada, nie? No, to w ramach pokuty dasz nam kiedyś takie pasmo radiowe i będziemy kwitać.